Cześć, tu Michał. Dzisiaj mamy totalną perełkę. Wśród wszystkich miejscówek, lokalizacji wokół Kalisza, ta, którą dzisiaj pokażę, będzie chyba najlepsza. Według mnie oczywiście. To jest Gąchów. Trasa do Gąchowa tak naprawdę jest bardzo fajna, prosta, można jeździć z dziećmi, bo prowadzi ścieżka rowerowa od Kalisza do samego Gąchowa. Ja z uwagi na to, że nie lubię takiego ruchu, hałasu, wybieram zawsze opcję inną. Jadę sobie za komunalnym przez las i wyjeżdżam w Kościelnej Wsi. No i potem jadę równoległą trasą do Głównej, do Krajówki. Wyjeżdżam w Jedlcu i z Jedlca jadę przez las koło Kamienia, Świętej Jadwigi czy Kingi, aż do Gąchowa. Wracam przez Kuchary i koło czyszczalni ścieków, dalej przez Kościelną Wieś i tam odbijam na oczyszczalnię. Jeszcze jedną, tam jest tama. Warto tu przyjechać. Zjeżdża się z Kościelnej Wsi, koło kościoła. Dojeżdża się do końca. Tutaj jest tama. No i potem wzdłuż rzeki się jedzie cały czas, aż dojedzie się do tak zwanej Bykowni. Nie? No i dalej złotą i dojeżdżacie z powrotem na ścieżkę. Taką trasę polecam, bo jest bardzo fajna, jeżeli chodzi o atrakcyjność widoków. No, lepsze to niż patrzenie na zwykłą drogę. Lokalizacja w Gąchowie jest tak bardzo atrakcyjna z uwagi na to, że mamy tu kilka fajnych rzeczy. Mamy sam las, mamy jezioro, mamy głaz, no i mamy cały zespół parkowy w Gąchowie. Głaz Świętej Jadwigi czy Świętej Kingi, różne są tam opcje, jest największym głazem narzutowym w Wielkopolsce i szóstym, jeżeli chodzi o jego wielkość w Polsce. Jakby byliśmy na mali, największą atrakcją i wyzwaniem było oczywiście wspiąć się na ten głaz. Teraz to jest może i proste, ale jak się było dzieckiem, to sięgnąć tam i wspiąć się po prawie płaskim głazie było bardzo ciężko. Są z nim związane różne legendy, że pod nim są zakopane skarby, albo nawet cała horda jakichś rycerzy. Można poczytać, można się przejechać. Mamy jeszcze kawałek 3 km samego Gąchowa, ale zanim do Gąchowa samego wjedziemy i do zamku, po drodze jest jeszcze jedna atrakcja. Plaża. Kolejna atrakcja w Gąchowie to jest plaża nad jeziorem. To jest chyba najfajniejsza z atrakcji dla dzieciaków. Dziwne wrażenie, bo jest ładna pogoda. Jest czwartek. Fakt, że jest wcześniej, bo dziś pewnie 11-12, ale praktycznie nikogo tutaj nie ma z uwagi na koronawirusa. Generalnie latem, jak jest ładna pogoda, to tu jest człowiek na człowieku i faktycznie, jeżeli chodzi o Kalisz, to najbliższa fajna plaża i jezioro to Gąchów. No i jesteśmy w parku, w całym kompleksie parkowym. Zaraz tam przejdę, bo stąd nie widać. Tam jest najsławniejszy zameczek, z tego powodu, że kręcili tam kapana Kleksa na przykład i przyciąga wielu turystów z całej Polski, nie tylko zamek. Ten widok i taki renesansowy charakter zawdzięczamy Izabeli Czartoryskiej, która go tak przerobiła. No i dzięki temu Kaliszanie mają okazję przyjechać sobie w niedzielę na spacer i zjeść. Thank you.
czasami widzicie gąchów, jest śliczny, na zdjęcia, na nagrywanie, wideo, czegokolwiek, rewelacja. Dzisiaj ma padać, pogoda się kiepści, więc zaraz wracam przez Rosnę, wzdłuż Rosny, więc obecnie przez Kuchary. A jeżeli chodzi o gąchów, widzieliście tak naprawdę tylko ułamek, bo to są takie najbardziej charakterystyczne rzeczy. Natomiast jest jeszcze Muzeum Rolnictwa, są żubry, jest jeszcze duża przestrzeń, którą można sobie przejść. Tam są jeszcze dwa wielkie stawy, więc naprawdę tutaj rewelacja, naprawdę fajnie. Pamiętajcie, piszcie, jakie macie wy miejsca, chętnie pojadę, zobaczę, daję sobie łeb obciąć, że znacie takie, o których mi się naprawdę nie śniło. Cześć!